Siema, cześć, czołem, dzień dobry, elo, graba, hej, hejka, serwus, siemanko, siemasz, strzała, witaj, zdrówko. Synonim.net, tak to mówią. Sorry, że letka obsuwa, ale kurwa, stało się tak, że Oliwia mnie budzi, znaczy nie inaczej, najpierw ja siebie budzę, budzikiem o godzinie 9 chyba coś, nie? Wstaję i mówię, jest spoko. I mówię, dobra, jednak się położę jeszcze na chwilę. Kładę się jeszcze na chwilę. Budzi mnie Oliwia o godzinie 13:20 chyba. Budzę się, mówię, zajebiście, dobra, położę się na chwilę. I nagle się budzę i jest tak. Patrzę na telefon, 14:53. Ja mówię, ja p***le, ja za 7 minut mam mieć stream, ta? Ni ch***a nie wyrobię się. Wstałem z łóżka, pobiegłem się umyć, pobiegłem do żabki po hot doga, no i jestem, nie? Michel wywala z godzinek, wtorki 15 są moje, krętaczu z Olsztyna, ty masz a dwóch widzów, to nawet nie ma kogo ci kraść. No i pięknie Mateusz mu przypierdolił z otwartej ręki na potylicę, no. Kurwa. Ważny shot i ważna wiadomość Rybsona na czacie Szeligy. Szeliga se gra w CSK, no. I Rybson napisał tak. Wiem, że to może zabrzmieć jakoś giga dziwnie, ale widzowie cały czas piszą, mówią mi o tym, że jesteś gejem. To prawda? Oho. Dobra, Rybson, wypierdalaj stąd śmieciu. Ty, on jest pijany? Ja pierdolę. Oj, chuj. Ja pierdolę, otóż tam w No i GG. No i GG. Ale tutaj Szeliga jest pijany, czy nie? Bo taki ma movement specyficzny. Nie jest? Aha. Milek, no ty znasz, to lootbox gambling, to kiedy ty bierzesz ten skin и ставишь его, скажем, на матч. Это чертовский гэмблинг. Но если вы покупаете шанс выиграть что-то, это лотерея, это совершенно другое. Мордовцы, 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 вы путаете понятия. Прочитайте определение гэмблинга. Милек, ну ты знаешь... Ja dalej osobiście traktuję temat Kidropa jako temat moim zdaniem śmieszny. Kidrop został zbanowany, mnóstwo innych stronek ze skrzynkami dalej stoi, ale już nikt nie krzyczy. Tylko po prostu ludzie byli zmanowani, bo po prostu Kidrop był monopolistą na swój sposób. I po prostu jak wchodziłeś do streamera, to praktycznie każdy miał Kidropa. A teraz po prostu to się rozwaliło na kilka takich mniejszych, mniejszych takich wysepek, bo teraz co jest dalej aktualne? Jest Hellcase, jest CSGO Skins, jest GeForce Skins. No ale ja wiem, że nie ma upgradera, no ale wiesz, jakby ci ludzie cały czas krzyczeli, że ten upgrader wcale nie jest problemem i że w ogóle powinniśmy zbanować wszystkie skrzynki, rozumiesz, o co chodzi? Jakby, bo ja od samego początku nie tyle co broniłem, ale patrzyłem obiektywnie, że no jakby upgrader był tym głównym tym, jakby rzeczą nielegalną, tak? Bo ja sam analizowałem wszystkie... Czajcie, że ludzie łysły memiasz? No nie, dużo było. Był taki moment, w którym Kasaczek miał taką swoją mikroarmię twitterową, gdzie ludzie faktycznie byli mega stiltowani na te skrzynki. I jakby się zrobiły takie właśnie dwa obozy właśnie. Ci, którzy byli po stronie Kasaczka i mówili, o Relo, no on ma rację, że te skrzynki powinny zostać zbanowane. No a druga strona właśnie mówiła, że ale skrzynki i generalnie lootboxy nie są nielegalne i tak dalej, i tak dalej. Ja sam robiłem analizę wszystkich jakby rzeczy związanych ze skrzynkami, z mechanizmami losowości w grach. Jeden ziomek z polskich reprezentantów coś tam Unii Europejskiej w ogóle robił prezentację dotyczącą lootboxów też na zasadzie mechanizmów losowych w grach i używał kurwa Tibi do tego jako przykład. Dosłownie scrollowałem taki 20-stronnicowy PDF i nagle widzę screenshoty kurwa z Tibi na środku ekranu, mówię kurwa. No i generalnie tam no jakby jedyne co było faktycznie nielegalne, no to był upgrader i go wyjebali, ale ludzie w pewnym momencie byli że wszystkie skrzynki na wszystkie i tylko Kidropa, a reszta skrzynek po prostu jest teraz mniejsza, nie? Znalazłem profil na TikToku, gdzie chłopy żartują z wylewania azbestu i kurwa taką śmiechawę miałem, że ja p***le, nie? Lista zawodów z wyższą marżą od dewelopera mieszkaniowego. Inwestor. Dealer. Handlo zbroją. Ale poczekaj, kurwa. O, mam! Czyli w skrócie, ty uważasz, że budowa elektrowni węglowej z parkingiem nad Morskim Okiem to jest dobry pomysł, tak? I to zostało Czyli w skrócie, ty uważasz, że budowa elektrowni węglowej z parkingiem nad Morskim Okiem to jest dobry pomysł, tak? I
to zostało pod... No, ja cały ten profil przeskrolowałem, zajebany. Cały profil przeskrolowałem dzisiaj w nocy, nie? Totalnie mnie pod tym TikTokiem rozwalił pierwszy komentarz. Pandora, nigdy nie doszłam tak szybko. Pandora, 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 pandora. Sezonówka XT. Drogą sam jeszcze nie wiem dokąd to pozwala. Ja. Naprawdę ludzie uważają, że follow streamera od 2016 roku czy 31 miesięcy suba to jest jakiś rodzaj flexu, kurwa? Hell no. Takich widzów jak ten ziomek i inni twitchowcy się wstydzą jak coś, by the way. Jolę. Naprawdę, jak ja widzę niektórych rowerzystów, to mnie krew zalewa. Naprawdę, ja sam jeżdżę rowerem i to całkiem sporo. Ale te kurwy niektóre, naprawdę nic mnie nie irytuje bardziej niż skurwiel, który jedzie ulicą i ma po prawej swojej kurwa wolną drogę rowerową. Ale ja mam prawo, żeby jechać po ulicy. No dobrze, kurwa. Ja wiem, że masz prawo, ale czy prawo ci zakazuje być kurwa normalnie myślącym człowiekiem, który sprawia, że generalnie jest wygoda ruchu kurwa ulicznego? Czy coś ci przeszkadza w tym kurwa? Kurwa jebany? Ostatnio widziałem takie nagranie na TikToku, gdzie podjechał rowerzysta i oparł się o samochód jakiegoś starszego pana. Ten starszy pan miał czujnik pola martwego, nie? Martwego pola i mu dingał ten. I ten pan opuszcza okno, ten starszy pan mówi tak, że przepraszam, czy mógłby pan po pierwsze nie dotykać mojego samochodu, a po drugie, bo mi pipka ten czujnik. A ten rowerzysta kurwa, no muszę się oprzeć, bo się przewrócę, bo jadę na rowerze. Jebdole kurwa, jakim trzeba być pierdolony, no. Wszyscy wyciągamy zapalniczki. Mefedron to szmata, suki nie chcę znać. Fujeć, może z kurwą ruszę, jeśli zajdzie potrzeba. A na razie to zlewam. Jebać, czego się spodziewał, że tutaj zginę. Puknie ten rocznik z kurwy z... Farszem nabijam cukinię, jeśli byt byłby cukinią. Ding dong, nie pojedziesz tą windą. Ja pi***, ty jesteś kurwa głupi. Hell no. Bo tutaj jest Sparky Chef, nie? A tutaj... Tu się ukryło Kiss. I za to dostał time out od Elementsa. Stupid ass. Nie wiem, czy słuchasz Skolima? On taką piosenkę ostatnio Niech mi ktoś pi***, kurwa, 3 gramy ołowiu w mózg, błagam. Temperatura. Kurwa mać. Wydał to jest to, no to mi się wydaje, że to jest... Disco Polo? No tak, tak, tak. Ale no, właśnie chodzi o tytuł bardziej, że to właśnie jest takie nawiązanie do tego, do ciebie. Słuchaj mała, słuchasz może z Kolima? Wiesz co chodzi, po prostu przewidział to, co się wydarzy. Okay. No to o czym on powiedział w ogóle? Poczekaj. Wkręcam się w to, jakbym wykręcał 2-0. Lata nad miastem, a ten latasz tak jak ten. Spory zbiornik mi aż tak przyciąga ziemia. Muszę dużo jeść, muszę zjeść łaków z podziemia.